Siemano, z tej strony Darcio, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Na samym wstępie zachęcam Cię do dania subskrypcji, abyś nie przegapił kolejnych materiałów na moim kanale. Bez dalszego przedłużenia, lecimy z filmem. Minęło już trochę czasu od stawienia filmu o zdolnościach D4C, a skoro Wy ostatnio zaczęliście tak ładnie prosić o materiał dotyczący Wonder of You, to postanowiłem w końcu go dla Was nagrać. Ogółem jest to takie małe wyjście poza granicę tego codziennego kontentu, gdzie lecimy z partami chronologicznie. Także mam nadzieję, że Wam to siądzie. Wonder of You, czyli oczywiście stan głównego antagonisty Jujolionu, jakim był oczywiście Toru. Na początku może pogadajmy sobie o tej, przynajmniej moim zdaniem, najbardziej wyróżniającej zdolności, jaką może pochwalić się właśnie Wonder of You. Chodzi mi tutaj oczywiście o jego manifestację. Ten stan wyróżnia się byciem dosłownie zauważalnym przez normalnych ludzi, a jest to możliwe dzięki jego zdolności przybierania ludzkiej postaci. Tak, nie przesłyszeliście się. Stan mogący przybrać ludzką postać. Działa on jako taki, można powiedzieć, już oddzielny byt od swojego właściciela. Co przez to rozumiem? A to, że może i jest nadal stan Toru, który może go dowolnie kontrolować, aczkolwiek posiada również własną wolę, dzięki której może funkcjonować w społeczeństwie jako zupełnie inna istota. Co czyni Wonder of You doskonałym standem dla jakiegoś szpiega. Ale dobrze, przejdźmy do głównej umiejętności standa Toru, jaką jest oczywiście wywoływanie nieszczęścia. Sama ta zdolność rzeczywiście może być niezbyt jasna, aczkolwiek po głębszym wejściu w lore standa możemy łatwo ją wyjaśnić. Aby dobrze wyjaśnić działanie tej umiejętności, muszę powiedzieć Wam jeszcze o jednej mniejszej abilitce z arsenału Wonder of You, jaką jest oczywiście tworzenie iluzji. Toru sam wybiera, u jakiej persony owe wizje zostaną zmanifestowane, co daje nam prosty sygnał, że to on tak naprawdę wybiera swoje ofiary. Ale pewnie zastanawiacie się, co owa wizja przedstawia. Przedstawia ona samego Toru, bądź właśnie Wonder of You, stojącego plecami do swojej owej ofiary. I cała zabawa zaczyna się tak naprawdę w momencie spojrzenia na te plecy, ponieważ osoba, która na nie spojrzała, będzie doznawać licznych nieszczęść. Od takich normalnych, potknięcie się o skórkę od banana, aż po takie iście kuriozalne jak wypadek samochodowy, bądź zasztyletowanie przez jakiegoś złodzieja. Warto również dodać, że nawet takie mniejsze obrażenia od jakiejś fajki albo ukłucia się będą o wiele bardziej bolesne i widoczne. Owa umiejętność jest absolutnie losowa. Nie wiadomo, jakiego kalibru nieszczęście zostanie zastosowane, a co gorsza, działa na ogromne dystanse i nie ma na to żadnej kontry. Istnieje jednak pewna słabość, którą odkrył oczywiście Josuke. Chodzi mi tu o sytuację, kiedy to w konfrontacji ze stanem w pobliżu nie ma absolutnie żadnej rzeczy, którą może przekuć swojego pecha. A jest to niezwykle trudne do osiągnięcia. Po pokonaniu Toru natomiast sam stan nie zniknął, lecz dalej funkcjonował jako oddzielny byt. I teraz zapytacie, ale jakim cudem to jest możliwe? A jest to oczywiście spowodowane tym, że Wonder of You jest dosłowną manifestacją odgórnie narzuconej siły, jaką jest nieszczęście. Jednak jak wiemy, został on ostatecznie zniszczony w pojedynku 1 na 1, co pokazuje nam, że jednak da się go ostatecznie zniszczyć. Na dzisiaj to by było tyle, mam nadzieję, że film Wam się spodobał, jeżeli tak, no to zachęcam Was do wbicia na mojego Discorda, widzimy się w kolejnych materiałach, do następnego, bye!